No tak się jakoś ułożyło, że moje życie, że od 30 lat mieszkam w Meksyku, no tak się ułożyło, może za głośno kiedyś śpiewałem tak w młodości taką piosenkę, może los rzuci nas do Meksyku, taka była piosenka w harcerstwie, śpiewaliśmy. No i mieszkam w tym Meksyku i tęsknię za Krakowem, tęsknię czasami za rynkiem. No a dla kogoś, kto się urodził i miał taką fantastyczną młodość w Krakowie, jest to czasami trudne, więc się wraca do tych wspomnień. Jak tylko przyjeżdżam do Krakowa, to pędzę na rynek. Pędzę, żeby tutaj w vis-a-vis może zobaczyć kogoś, znajomych. Jak nikogo nie ma, no przynajmniej siedzi tu Piotr. No, bardzo był elegancki Piotr. Zawsze tą elegancję czymś łamał. Pamiętam, że jak mu już potem Preissner kupił garnitur w Paryżu, jakiś taki wytworny, szalenie wytworny, jakiś Armani czy Cardin, no to szybko wypalił dziurę w klapie, żeby czymś to złamać. Piotr lubił kwiaty, lubił dawać je kobietom na rynku. Miał coś sobie takiego fantastycznego, ten nasz Piotr. Pamiętam, że jak pierwszy raz się pojawiłem w piwnicy, a to z powodu tego, że grałem w teatrzyku piosenki Hefajstos. To był początek lat 60. i grałem tam między innymi z Leszkiem Długoszem. Byłem wtedy studentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i lubiłem ćwiczyć w szkole całe popołudnie aż do wieczora późnego. I którejś soboty wracałem właśnie ze szkoły przez rynek i spotkałem Leszka Długosza, który właśnie biegał i szukał mnie. W domu mnie nie było, nie bardzo wiedzieli, gdzie jestem. No i mówi, dobrze, że cię widzę, bo zaproszono mnie dzisiaj do piwnicy pod Baranami i będę tam śpiewał i chciałbym, żebyś ze mną zagrał. I no i ja wracałem, a wtedy chodziło się, nie wiem, ja przynajmniej byłem w jakiejś marynarce w krawacie. No i tak weszliśmy do tej piwnicy i pamiętam, że Piotr, jak zobaczył mnie takiego pod krawatem, natychmiast założył jakąś szmatę, coś tam położył na mnie i kapelusz. No i to był mój pierwszy jakby przypadkowy zupełnie występ z Leszkiem Długoszem. Ale to chyba zmieniło całkowicie moje życie, bo właśnie następnego dnia wszyscy artyści piwniczni zaczynali próbować do premiery, która miała być w Pieskowej Skale, taka bardzo ważna premiera piwnicy. I no i od razu następnego dnia już prosił mnie Mietek Święcicki, żeby z nim zagrać, Krysia Zachwatowicz, żeby z nią zrobić głupią, nie wiem, Ewa Demarczyk, Leszek Długoś, z Litwinem jakąś scenkę mieliśmy taką śmieszną. No i w zasadzie w tej Pieskowej Skale byłem trochę niespodzianką dla całej publiczności piwnicznej, która w zasadzie wszystkich artystów znała. No i chyba podobała się ta moja obecność tam na tej premierze w Pieskowej Skale. I jak mówię, zmieniło to kompletnie moje życie, bo piwnica od tego czasu stała się dla mnie czymś może w pewnym momencie najważniejszym. Byłem wtedy studentem Państwowej Szkoły Muzycznej u profesora Schlesera. Pamiętam, że cały dzień trwały te próby w Pieskowej Skale. Byliśmy tam od rana, a ja dostałem jakiś salon tam na górze, gdzie mogłem ćwiczyć Czakonę Bacha, którą miałem grać w poniedziałek.
czyli zaraz prawie po tej premierze miałem grać na jakimś egzaminie. I, no piękne były czasy. Szkoda, że to już tak dawno i coraz mniej ludzi pamięta. No, a z takich historii, co wydaje mi się, że tylko ja pamiętam, bo w zasadzie nikogo przy tym nie było. Zwłaszcza ten finał już będzie taki, bo to jest historia związana z naszym pierwszym wyjazdem do Arezzo, pierwszym wyjazdem za granicę piwnicy. Był chyba 67 rok. Piwnica została zaproszona do Arezzo na festiwal. No i wszyscy strasznie byliśmy podenerwowani. Piotr najbardziej podenerwowany, no bo to nagle do tego pięknego miasteczka Arezzo ma piwnica pojechać. Piwnica nie bardzo przygotowana, nie umiejąca się nagle znaleźć w pociągu, żadnych walizek. Przecież porządnych nie mieliśmy, żadnych skrzyń nie było, więc się pakowało. Te wszystkie rzeczy, które nam były potrzebne potem na scenie, się pakowało w piwnicy. Chyba już 2 czy 3 dni wcześniej. I no, wiązaliśmy sznurkami wieszaki z frakami, z tymi kapeluszami, piórami. To wszystko sznurkiem się wiązało, każdy z nas musiał pod pachą to mieć podróży. No i zdenerwowanie było takie ogromne, że w ogóle już Piotr popijał tam wódeczkę. Że on też bardzo elegancko, on nie tylko elegancko mówił, nie elegancko się nosił, nie elegancko nie wiem, się witał z wszystkimi, całował damy po rękach. Ale nawet jak pił wódeczkę, to też szalenie elegancko. Tak nam to trochę imponowało, a z drugiej strony czasami denerwowało, bo pamiętam, że w programie, jak jeszcze byliśmy po prawej stronie, tak jak widz patrzył na estradę w piwnicy, to myśmy mieli taką maleńką przestrzeń zasłoniętą kotarą, gdzie byliśmy tam, nie wiem, na 6 metrach kwadratowych, wszyscy artyści piwniczni. I ktoś tam kiedyś miał jakąś małą buteleczkę wódeczki i bardzo mały kieliszeczek. No i tak się podawało ten kieliszeczek w trakcie programu, a Piotr go przetrzymywał strasznie, bo pił maleńkimi łyczkami. No ale wtedy to zdenerwowanie przed wyjazdem było nieprawdopodobne i pakowanie. I potem ta podróż, każdy z jakimiś szmatami powiązanymi sznurkiem, szmaty, które potem były naszą scenografią, naszą w czasie programu dekoracją. No i oczywiście w podróży to zdenerwowanie, no każdy miał tam coś ze sobą, głównie do picia. No i jak przyjechaliśmy do tego Arezzo, to pamiętam, bardzo zmęczeni tą podróżą. Pamiętam, że długo bardzo czekaliśmy, żeby nas ktoś zabrał, bo organizatorzy parę razy przechodzili koło nas, ale nie skojarzyli nas z tym sławnym teatrem, który miał przyjechać z Polski. No i w końcu jak nas zawieźli do hotelu, ja pamiętam, że w ogóle już nie chciałem spać, chciałem natychmiast wyjść, żeby zobaczyć kawałeczek tego Arezzo, kawałek ulicy, kawałek, no nie wiem, czegoś, czego, o czym marzyłem od lat. Wtedy wyjazdy nie były, zagraniczne nie były takie łatwe. I wychodzę na ulicę i nie wiem, czy iść w lewo, czy iść w prawo, bo w zasadzie w ogóle nie wiem, gdzie jestem, ale patrzę z lewej strony, idzie ulicą tłum ludzi, którzy coś skandują, coś, jakaś, nie wiem, manifestacja, nie wiedziałem, z daleka, no to poczekałem chwilę, patrzę, idzie tłum ludzi, którzy trzyma pod ręce Dymnego, naszego Wiesia, który idzie i skandują wszyscy niente, niente, pierdolnięte i to ten tłum ludzi. I no, oczywiście dołączali się do tego tłumu ludzie, ławiąc jakąś butelkę ze stolika i tworząc dalej ten tłum. No i ja z nimi też oczywiście. Idziemy do Parku Petrarki.
dymny wychodzi na ten cokół, bierze tego petrarkę i krzyczy do tych ludzi tam z wysokości: córy, syny, świat drży w posadzie, a wy tu w stołki perdita, no co wy robita, no co wy robita. A oni ducze do niego, on wrzeszczy do nich. A macie w chacie gacie, macie to za czym latacie? Za zjawą, za kopanem. A w co kopanem? Za siedmioma rzekami, za siedmioma górami żyła sobie królewna. Piękna była. Nie, po trzykroć nie, kur zapiał, stara żyła była, póki żyła. A po śmierci, to jej widmo krąży po Europie, koło spotka w dupę kopie. Oni ducze. No taki był ten Wiesiek nasz, kurczę. Piotr się go strasznie bał. Zresztą wszyscyśmy go się bali, bo był wariat, ale cudowny wariat. Także dla mnie ta piwnica była czymś bardzo ważnym w moim życiu. Ale jeszcze była piwnica i mój udział w tej piwnicy. Grałem z Mietkiem Święcickim, z Litwinkiem, jakąś scenę robiłem. A dziękuję pani Zosiu, dziękuję bardzo. Z Litwinem, z Leszkiem Długoszem. No, ale też w piwnicy to, co najważniejsze było, bo była tam Ewa Demarczyk. No po prostu wspaniała Ewa, cudowna Ewa, która oczywiście, z którą też grałem. I to potem, jak już grałem oczywiście w piwnicy z Ewą, ale potem jak Ewa jeszcze rozszerzyła swoją jakby działalność artystyczną, czyli śpiewanie na koncerty poza piwnicą, no to też byłem w tym zespole Ewy. I to były podróże, to były występy w teatrach w Krakowie, w Warszawie. Występy, które no, poruszyły całą Polskę i kawałek świata. Ale głównie w Polsce, po prostu Ewa była boginią. No. Wszyscy to pamiętają, już trzecie pokolenie pewnie, albo czwarte słucha Ewy. Ale ci, którzy ją mogli widzieć wtedy, którzy mogli być na tych koncertach, na naszych koncertach w Teatrze Kameralnym, czy w Warszawie, w Teatrze Żydowskim, czy w jakimkolwiek teatrze w Polsce, no to było przeżycie nigdy nie do zapomnienia. Ale pamiętam, że mieliśmy też koncert z Ewą, byliśmy w Meksyku i graliśmy w sali koncertowej, która z jedną z najpiękniejszych sal koncertowych chyba na świecie. Wielka, ogromna, drewniana sala. I jak graliśmy w tej sali, w czasie koncertu, ja zachwycony tą salą i w czasie koncertu, stojąc obok Ewy, autentycznie się modliłem: Boże, jak kiedyś jeszcze mógł zagrać, pozwól, żebym jeszcze kiedyś mógł zagrać w tej sali. No. I chyba bardzo szczerze się modliłem, ale bo potem sobie pomyślałem i mówię: Boże, ja Cię prosiłem jeszcze raz zagrać w tej sali, ale nie codziennie, nie 15 lat i nie o 8 rano. No, bo się zdarzyło, że jak wyjechałem do Meksyku, to pracowałem 15 lat w orkiestrze, która była orkiestrą uniwersytecką, w tej wspaniałej sali. Miała próby i koncerty. I była to jedna z ważniejszych orkiestr w Meksyku. No, potem niestety rozstawaliśmy się z Ewą parę razy. Pierwszy raz wtedy, jak Ewa znalazła Zbyszka Wodeckiego, fantastycznego młodego skrzypka. No i mogła nas już sobie zamieniać. I, no i wtedy Zbyszek grał w Anawa. Więc zrozpaczeni trochę młodzi architekci, bo to był zespół architektów młodych, czyli Janka Pawluśkiewicza i Marka Grechuty z Anią Pawluśkiewicz,
No i z muzykami, którzy jeszcze tam potem doszli. W każdym razie oni nagle zostali bez skrzypka i byli w trakcie nagrań płyty. Studio w Warszawie było zarezerwowane na miesiąc i byli w trakcie płyty i przyjechali do mnie w nocy. Pamiętam, pytali, czy bym z nimi nie pojechał nagrać płytę. Ja tak na początku sobie myślę, kurczę, ja już z Ewą grałem w Olimpii, nie wiem, tam gdzieś po sali, a tutaj nagle jakiś studencki zespół. Ale w trakcie pierwszej próby się zorientowałem, że się rozpoczyna moja wielka przygoda, nowa przygoda. I dzisiaj cudownie wspominam ten pięcioletni okres pracy z Anawa. Fantastyczny okres w moim życiu. Kontakt z Jankiem Paluszkiewiczem. Zawsze mieszkaliśmy w jednym pokoju w hotelach i w wyjazdach. Z Markiem Grechutą, z Anią Paluszkiewicz, z Ostaszewskim, z Jackowskim. Z Gienkiem Makówką. Wszyscy muzycy byli fantastycznymi ludźmi, ciekawymi, fajnymi kolegami, których no nie wiem, te 5 lat bardzo, bardzo, bardzo miłe wspominam w moim życiu. I no i w koncerty, i nagrody w Opolu co roku. I ta cała atmosfera, która towarzyszyła tym festiwalom opolskim, gdzie właśnie festiwal opolski to było ogromne święto, spotkanie wszystkich fajnych ludzi z całej Polski. Tam żeśmy się zjeżdżali co roku, żeby grać, koncertować i potem siedzieć w pająku do 4 rano. Pewnie opisane przez wielu, niedawno wyczytałem w książeczce, w drugim tomiku, Kofty we wstępie. Jadzia Kofta napisała nawet, że no właśnie tam, że pamięta moje też jakieś tam wyczyny. Bardzo miły okres, bardzo to. Do Ewy wracałem jeszcze parę razy i podróżowaliśmy i po świecie. Byliśmy wiele razy na Kubie, wiele razy w Paryżu, w Olimpii. No i było cudownie. Cudownie. Ta moja młodość była bardzo, bardzo łaskawa dla mnie, bardzo szczęśliwa. Teraz mogę to wspominać. No a w 80 roku wyjechałem do Meksyku. Coś chciałem w moim życiu zmienić. Coś chciałem jeszcze, nie wiem, spróbować się na innym terenie poznać. Jakby popatrzeć na Kraków z innej perspektywy. No a teraz przyjeżdżam po prostu z tęsknoty. Czasami właśnie sobie tu siedzę vis-a-vis Piotra. No. Miło.